W materiale wystąpią spoilery, aczkolwiek tylko na temat omawianego odcinka. W filmie nie odnoszę się do przyszłych wydarzeń z mangi. Miłego oglądania. Odcinek trzeci zapowiadał się bardzo ciekawie. Wszystko dzięki nadchodzącej walce pomiędzy Kurosakim a Kilgę. Panowie rzeczywiście stanęli naprzeciwko siebie, chociaż ich starcie trwało bardzo krótko. Ciężko wyróżnić jakiś atak lub ujęcie. Godne uwagi są jednak słowa Opi odnośnie Ishidy. Według Quincy, Uryu posiada moc przewyższającą nawet jego zdolności. Z czego to wynika? Czy Ishida ma w ogóle świadomość, jaki drzemie w nim potencjał? Póki co pozostają nam wyłącznie słodkie domysły. Jeden wniosek możemy jednak wysnuć. Uryu odegra w arku najpewniej istotną rolę. Ostatecznie to nie Ichigo stał się głównym przeciwnikiem Kilgę. Z dalekiej podróży powróciły bowiem towarzyszki Tier. Biorąc pod uwagę ich obrażenia, taki powrót wydawał się nierealny. Tytuły akcji toczą się jednak swoimi prawami. W tym wypadku bardzo mnie to cieszy. Dzięki temu mogliśmy ponownie zobaczyć Aiona. Bestia wygląda po prostu genialnie, zarówno od strony kolorystycznej, jak i czystego designu. W oczy rzucił mi się również błąd logiczny. Podczas walki Aiona i Kilgę Ichigo gdzieś zniknął. Jest to dosyć dziwne. Kurosaki nie odniósł przecież ciężkich ran, wciąż był na placu boju. Rozumiem, że twórcy chcieli skierować reflektory na Aiona. Powinno zostać to rozegrane jednak inaczej, tym bardziej, że Taite Kubo brał czynny udział przy powstawaniu anime. Koniec końców walka z Kilgę jest raczej mało ciekawa, chociaż to dopiero jej początkowy etap. Doceniłem natomiast wykład Hidetomo, żołnierza 13 oddziału, odnośnie różnic pomiędzy działaniami Quincy a Shinigami. Takie informacje były bardzo potrzebne. Przybliżyły odmienne filozofie obydwu ugrupowań oraz genezę konfliktu, który narodził się na nowo. Pozytywnie wypadły także fragmenty z Uryu. Powrót Yuhobacha ewidentnie wpłynął na Ishidę. Zachęcił do zgłębienia informacji o Quincy. Może wyniknąć z tego wiele dobrego. Po pierwsze, zyskamy szansę, by poznać rodzinę Ishidy nieco lepiej. Tutaj liczę mocno na sceny z udziałem Ryukena. Relacja Uryu i jego taty nie została wykorzystana choćby w połowie, co warto wreszcie zmienić. Po drugie, poznawanie historii Quincy może zrodzić w Ishidzie wewnętrzny konflikt, wzbudzić wątpliwości a propos tego, po której stronie powinien stanąć. Jestem bardzo ciekaw, jak rozwinie się ten wątek i czy otrzyma tyle uwagi, ile trzeba. Odcinek zaprezentował nam nowe sceny, aczkolwiek pewnym kosztem. Nie zobaczyliśmy bowiem rozmowy wicekapitanów na temat zniknięć w dzielnicy Rukongai. Fragment nie był co prawda wielce istotny, ale i tak jest czego żałować. Oglądanie tylu sympatycznych bohaterów w jednym miejscu to po prostu czysta przyjemność. Rozumiem, że odcinek nie może trwać w nieskończoność, z czegoś trzeba czasem zrezygnować. Szkoda tylko, że padło właśnie na ten fragment. Szczerze mówiąc, wyobrażałem sobie odcinek nieco inaczej. Według mnie można było trochę zwolnić, poświęcić uwagę innym zagadnieniom. Mam na myśli relacje Yamamoto i Sasakibe. Śmierć Chojiro stanowiła idealny pretekst, by przedstawić ich znajomość nieco bliżej. W efekcie dowódca, jak i jego wicekapitan przestaliby być anonimowi. Ukazanie wydarzeń z perspektywy Yamamoto też przyjąłbym z szerokim uśmiechem. Wzmianka o przeszłości Tier również byłaby mile widziana, chociaż nie domagałem się jej aż tak bardzo. Idealny układ odcinka byłby dla mnie taki. Pierwsza połowa poświęcona Chojiro i Yamamoto, zaś druga walce z Kilgę. Twórcy mieli jednak inny pomysł i na koniec władowali jeszcze inwazję na Soul Society.
Zakładałem, że zobaczymy ją dopiero w następnym epizodzie, a tu proszę. Szczerze mówiąc, nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Mam wrażenie, że zaczęliśmy strasznie pędzić. Tempo akcji prześcignęło nawet te z mangi, a początkowa faza arku przecież nie wciska hamulca. Okej, historia dopiero się rozkręca, więc to nie czas na krytykę. Martwię się, żeby twórcy tylko nie przedobrzyli, bo lecą na złamanie karku. Jeśli chodzi o sam atak na Soul Society, to wypadł naprawdę solidnie. Nadejście Quincy od razu zmieniło atmosferę. Na twarzach Shinigami widać napięcie, wręcz przerażenie. Są też pierwsze ofiary. Wśród nich jest Kira. Izuru oberwał od Bazarda w straszliwy sposób i ciężko oczekiwać, aby mógł to przeżyć. Z drugiej strony podobnie mówiłem o towarzyszkach Tier, więc spokojnie. Na pewno życzę mu jak najlepiej, bo to jeden z moich ulubionych wicekapitanów. Oddziały Yuhobacha przeszły zatem do działania, co zwiastuje tylko jedno – pojedynki. Niewykluczone, że pierwsze starcia zobaczymy już w następnym epizodzie. Kto przystąpi do walki na dobry początek, dowiemy się tego już za parę dni. Jedno jest pewne – nie będzie nudno.